Czas Wielkiego Postu już dobiega końca. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Palmowa, kiedy przypominamy sobie wjazd Jezusa do Jerozolimy. Chociaż witano Go jak króla i wszyscy cieszyli się, że przybył do Jerozolimy, to już za kilka dni zostanie skazany na śmierć. Niedziela Palmowa zaczyna Wielki Tydzień, czyli najważniejszy tydzień dla nas wierzących, w którym Pan Jezus najpierw ponosi śmierć, ale później zmartwychwstaje, zwycięża. I do tego przez te 40 dni się przygotowywaliśmy. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jeszcze bliżej, jak jeszcze lepiej przeżyć czas Wielkiego Postu, aby właśnie przygotować się na te najważniejsze wydarzenia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Parę rzeczy wyjaśniliśmy, parę rzeczy chcieliśmy na nowo zobaczyć, ale dzisiaj trzeba zapytać się i co dalej? Przez te kolejne spotkania wytłumaczyliśmy, co znaczy, że post jest wielki. Wytłumaczyliśmy każde z tych literek w słowie wielki. Dzisiaj, na koniec, chcemy wyjaśnić, co znaczy post. Co robić, żeby te rekolekcje w naszym życiu zaowocowały? P jak Poznaj. Jeżeli na kimś nam zależy, to musimy go dobrze poznać. Można powiedzieć, że nasza przygoda z Panem Jezusem jest jak randka. Na randce dwie osoby poznają się wzajemnie, żeby wiedzieć o sobie jak najwięcej. O swoich zainteresowaniach, o swoich poglądach, o tym, co lubią, czego nie lubią, co im smakuje, czego, co im nie smakuje. Tak samo jest z Panem Jezusem. Pierwszym krokiem przygody z Bogiem, naszej wiary, to właśnie poznawanie Pana Jezusa. I nie bój się, poznawanie Pana Jezusa to proces, który trwa całe życie. Im będziesz starszy, tym lepiej Pana Jezusa będziesz znał. Pan Jezus, można powiedzieć, odkrywa przed nami to, kim jest, przez całe nasze życie. O, jak odkryj! Czasami, kiedy wyjeżdżamy w jakieś nowe miejsce, idziemy w góry, zdobywamy szczyt, odkrywamy niesamowite widoki i mówimy, wow, to jest niesamowite. Podobnie jest z Panem Bogiem. Kiedy Go poznajemy, kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy się modlę, przychodzą takie momenty, że odkrywam, wow, Pan Bóg jest niesamowity. Te momenty nie są często. To nie jest tak, że codziennie pojawia się taki wielki zachwyt. Ale żeby to odkryć, muszę Go poznawać. Im więcej będę poznawał Pana Jezusa, tym bardziej będę Go odkrywał w zwykłych rzeczach, takich codziennych, zwyczajnych, w nauce, w szkole, w tym, jaki jestem wobec moich bliskich, w moich pasjach, zainteresowaniach. We wszystkich rzeczach, które robię, które mnie spotykają, mogę odkrywać Jezusa. Mogę odkrywać, że On jest blisko mnie. S jak stań się. Nie wystarczy czytać o Panu Bogu, poznawać Go i mówić, jaki ten Pan Jezus jest wspaniały, jaki jest kochany, jaki jest dobry. Ale trzeba Go naśladować. Stawać się jak Pan Jezus, dosłownie. Próbować robić wszystko, żeby naśladować Pana Jezusa. Uwaga! To nie jest tak, że od razu stanę się jak Pan Jezus, ale to proces, który będzie trwał całe moje życie, bo przez całe życie będziemy starać się swoim życiem naśladować Pana Jezusa. I pamiętajcie, żeby stawać się jak Pan Jezus, musimy Go codziennie wybierać. Nie możemy zaniedbywać naszych spotkań z Panem Bogiem, czy modlitwy, czy czynienia dobrych uczynków, czy mszy świętej, czy sakramentu spowiedzi. Żeby naśladować, trzeba przy Panu Jezusie trwać. I tu przechodzimy do czwartego słowa. T jak trwaj, a więc nie poddawaj się. Bądź wytrwały, nawet kiedy jest trudniej, trwaj przy Panu Bogu. Kiedy jest mi ciężko, mogę wesprzeć się na kimś, poprosić kogoś o pomoc, z kimś porozmawiać, ale się nie poddawać. Trwaj znaczy też dawaj świadectwo. Kiedy ktoś jest dla mnie ważny, ja chcę, żeby też inni go poznali, inni zobaczyli, że to jest ktoś, z kim warto się zaprzyjaźnić. Trwaj znaczy pokazuj swoim życiem, że Pan Bóg jest miłością, że jest dobry, że to jest ktoś dla mnie ważny, niezależnie od tego, co sobie inni o tym myślą. Trwaj, czyli
dawaj świadectwo. Chcemy Wam bardzo podziękować za te nasze spotkania wielkopostne, za to, że chcieliście nas oglądać, że chcieliście z nami ten czas przeżywać. Dla nas to było bardzo ważne i dla nas też takie ubogacające, bo sami zastanawialiśmy się, jak ten Wielki Post przeżyć, żeby był dobry, udany. Moi drodzy, kończy się czas Wielkiego Postu, zaczyna się Triduum Sacrum, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Dlatego mamy dla Was jeszcze jedną propozycję, filmiki, które będą nas wprowadzać do tych poszczególnych dni. Trzymajcie się, szczęść Boże, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, radosnego Alleluja. Amen.